powoli ruszają przygotowania do oficjalnego objęcia funkcji prezydenta miasta przez Roberta Biedronia. Dziś prezydent elekt odebrał zaświadczenie potwierdzające jego wybór. Zapraszamy też na piątkowy kiermasz świąteczny, który odbędzie się w Skopiesie przy ulicy Niedziałkowskiego. Na zakończenie krótki rzut oka na świąteczną choinkę przed słupskim ratuszem. W czwartek w Urzędzie Stanu Cywilnego Robert Biedroń odebrał z rąk przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Tomasza Rybińskiego zaświadczenie potwierdzające wybór na prezydenta miasta. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. W dniu dzisiejszym Miejska Komisja Wyborcza w Słupsku pragnie wręczyć panu Robertowi Biedroniowi zaświadczenie o wyborze na prezydenta miasta Słupska. W imieniu Miejskiej Komisji Wyborczej pragnę pogratulować panu Robertowi Biedroniowi sukcesu wyborczego będącego wyrazem poparcia i zaufania ze strony Słupszczan, jak również życzyć miłej i owocnej pracy dla dobra naszego miasta. Zapraszam Państwa. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Po podpisaniu stosownych dokumentów prezydent elekt wraz z towarzyszącą mu przewodniczącą Rady Miasta Beatą Krzanowską zaprosili na uroczystą sesję Rady, w trakcie której Robert Biedroń oficjalnie obejmie swój urząd. Odbędzie się ona w sobotę o godzinie 12 w sali 211 słupskiego ratusza. Więc wszystkich Państwa i mieszkańców naszego miasta zapraszamy na tą uroczystość. Razem. Będzie nam bardzo miło, jeżeli zarówno Państwo tutaj w sali obrad na drugim piętrze, zapraszamy wszystkich Państwa, także mieszkańców. To jest jedna z najważniejszych chwil dla Słupska. Warto, żebyśmy tę chwilę spędzili razem. Jest nam bardzo miło, że z Panią Przewodniczącą możemy wszystkich Państwa zaprosić na tę wspaniałą, podniosłą uroczystość. W sobotę powinniśmy poznać nazwiska nowych wiceprezydentów, którzy od przyszłego tygodnia oficjalnie obejmą rządy w Słupsku. Czy będą one zgodne z obietnicami wyborczymi i oczekiwaniami kandydatów? Najbliższe dni z pewnością przyniosą odpowiedź na najbardziej nurtujące pytania. W piątek od godzin porannych w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej odbędzie się kiermasz świąteczny poprzedzony zabawą mikołajkową dla najmłodszych. Zapraszamy wszystkich, i dużych, i małych, od jutra na godzinę 15, od 15 do 18 do Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych na kiermasz świąteczny. Będzie dużo atrakcji, zarówno dla najmłodszych, dla najstarszych. Będzie spektakl, będą zabawy, będzie Mikołaj, będą psy, będą różnego rodzaju terapie. Będzie można spróbować ciasta z domowych wypieków, waty cukrowej, będzie pokaz fire show i dużo, dużo więcej. Zapraszamy wszystkich od jutra od 15 do 18. Stojące za organizacją imprezy Fundacja DevBox Siła dla Ciebie oraz Stowarzyszenie Rozwoju Inspiracje zapewniają masę atrakcji. Dla najmłodszych przygotowano m.in. zabawy i konkursy prowadzone przez pomocników Mikołaja, świąteczna loteria fantowa, pokaz kręcenia kolorowej waty cukrowej. Starsi goście mogą natomiast skorzystać z profesjonalnych masaży, pomiaru ciśnienia tętniczego, zajęć z rękodzieła i arteterapii, sprzedaży ozdób i stroików bożonarodzeniowych. Dodatkowo na gości czekać będzie kawa, herbata, barszcz czerwony, kiełbasa z grilla i towarzystwo ekipy śnieżynek, elfów i śnieżnych psów husky. Warto jeszcze wspomnieć o akcji Podaruj pluszaka dla dzieciaka, za którą odpowiada Fundacja Siła dla Ciebie. Już w sobotę do Słupskiego Szpitala trafi pierwsza porcja pluszowych maskotek, które zostały przekazane przez rozmaitych darczyńców. Olbrzymie worki już czekają na transport. Na Placu Zwycięstwa stanęła już świąteczna choinka. Z pozoru zwykły krzew iglasty po bliższych oględzinach okazał się być kilkunastometrowym drzewem. Zza gęstych gałęzi rozpościera się piękna panorama na słupski ratusz i były dom towarowy. Najprawdopodobniej w piątek o godzinie 11 prezydent elekt Robert Biedroń dokona uroczystego włączenia instalacji świetlnej.